Cześć, witajcie. Cześć, dzisiaj nie ma dużo, ale jest na przykład jeden ciekawy telefon, który był taki film, nie wiem, czy pamiętasz, Done in 60 Seconds. No. Grali chłopaki samochody takie fajne, sportowe. To dzisiaj się okazało, że jedna, no w zasadzie nowa marka debiutująca, chociaż nazwa już znana, sprzedała swojego smartfona w niespełna 4 minuty. Która? Od pojawienia się w serwisach sprzedażowych. Która? Nie wiem, czy wiedziałeś. Poinformowali. No to pewnie Xiaomi, no bo któż by inny. Nie, dokładnie 3.46, w 3.46 minuty poszedł nowy Honor V40. Ten Honor? Kurczę, no, to chyba w Chinach i chyba go mało było po prostu. Ależ oczywiście, że w Chinach i oczywiście, że nie podano, jaka była ilość egzemplarzy, no właśnie, do kupienia. Pierwszy, wiesz, Chińczycy się pochwalili, bo przypomnijmy wam, że Honor w zasadzie odłączył się od Huawei'a z powodów różnych, głównie z tego powodu, żeby może udało się jednak z Google jakieś deale robić mimo wszystko. No właśnie, bo chodzą słuchy, że globalna wersja tego Honora to może nawet mieć już Google'a, bo generalnie tak, jest plota taka, że Honor zacznie wypuszczać telefony z Google. Także też wam przypomnimy, że ta no para, no w zasadzie flagowa wersja Honora, czyli tam jak w Chinach wychodzi z literką V, to w Europie i globalnie wychodzi najczęściej jako View, czyli jak jest V40, to będzie View 40 prawdopodobnie. No prawdopodobnie, tylko nie wiem jeszcze kiedy, bo jakoś w Europie cisza póki co. To znaczy ja się zdziwiłem strasznie, że znaczy, rzeczywiście nie mogło być bardzo dużo. Raz, że Honor sprzedawał wszelkimi możliwymi kanałami, dlatego że oni przecież musieli uciec ze sklepu Huawei. W związku z tym sprzedawali we wszystkich największych chińskich sklepach online. Ich jest dosyć sporo. Szykują swój własny sklep, w związku z tym też będzie, bo na razie link na stronie jest, ale prowadzi w kosmos. Tak, no 404, tak. No tak. Właśnie. W związku z tym sprzedawali oczywiście wszystkimi możliwymi kanałami. Są dwie wersje pamięci. Jest jedna ze 128, druga 256 flesza. Tak. I w zależności od tego, jak Adam tam przeliczał, to wychodzi 200 albo 2300 na żywca, tak? No tak. To nie są jakieś straszliwie atrakcyjne ceny za te konfiguracje, wydaje mi się. To jest oczywiście atrakcyjny smartfon, ale to wydaje mi się, że to nie są jakieś niesamowite ceny. Znaczy u nas to by była półka taka trochę poniżej 3000. Jakby kurczę był Google i ludzi by przekonali do aparatów fotograficznych, bo w sumie no tutaj lokomotywą napędową zdaje się, że są te aparaty, no i oczywiście 5G. To kto wie, no tylko u nas Honora w zasadzie nie ma. Czy wrócą? Może w ogóle nie wrócą. W sumie po co im? Zobaczymy. Na razie poszło im dobrze w Chinach, bo Chińczycy są w miarę rozsądnymi ludźmi. Najwyraźniej zaplanowali tę pierwszą serię tak, żeby nie stracić, gdyby się nie sprzedało, i jednocześnie, żeby była szansa, żeby się sprzedało. Sprzedało się w 4 minuty niecałe. W związku z tym najwyraźniej Honor nie stracił na popularności, przynajmniej w Chinach. Jest szansa, że będzie się sprzedawał. Powiedzmy może ludziom, co ten smartfon oferuje, bo smartfonik jest rzeczywiście niebrzydki. Design jest właściwie jeszcze Huawei'owy, dlatego że... No, razem z Huawei'em projektowany jeszcze przed podziałem. Także... Dokładnie. Chociaż ja bym ten aparat tylny, jak patrzę, to jakbyś mi nie powiedział, że to jest Honor i tak jakbyś bym miał odgadnąć... To że Vivo pewnie. No, bo to Vivo. Taka moda się teraz zrobi, a ten jeden obiektyw jest tak wizualnie powiększony. Ale jakoś to wygląda. No jeszcze fajny taki jest dwutonowy ten tym, nie? Na wysokości aparatu jest, zdaje się, błyszczący, a dalej matowy albo odwrotnie. Tak, w każdym razie takie odcięcie jakby. Tak. Tył jest zaokrąglony szkiełko, ale nie wiem jakie. Doszukaj się, jakie szkło jest na tyle. Jeszcze raz. Nie. Znaczy Honor nie podał. Na razie są na tyle. Co prawda smartfon został sprzedany Inomic. Ale na stronach Honora próżno w tej chwili jeszcze szukać pełnej specyfikacji. To tak? Słucham? Słabo z danymi, bo bardzo długo nie mogłem znaleźć w ogóle informacji na temat przedniego aparatu, jaki jest. Dane są tak naprawdę po pierwsze w sieciach sprzedażowych, po drugie część rzeczywiście Honor na swojej stronie podaje, ale po trzecie najwięcej danych jest w tej chwili u jednego z chińskich operatorów i dzięki temu właściwie mogłem uznać, że to są dane oficjalne, dlatego że chińscy operatorzy podają dane już
wersji sprzedażowej. W związku z tym mogłem po pierwsze uzupełnić wszystko, co było do uzupełnienia, co wszystkie informacje, które miałem, się jakby potwierdziły. Do tego dorzuciłem nowe. W związku z tym to, co mamy w tej chwili na karcie, to jest pewnik. Czyli pewnikiem jest na przykład, że nie obsługuje kart pamięci. Mhm. Przykra sprawa, ale nie obsługuje. Ma, tak jak Adaś wspomniał, Dimensity 1000, czyli obsługuje sieci 5G. Ma OLEDowy wyświetlacz z, no, nie tyle z lornetką, co z jajkiem tym wydłużonym. No takim, tak, no to ja to nazywam lornetką. Wizualnie jedna szeroka. Wyświetlacz jest 6,72 cala i pracuje w dziwnej rozdzielczości 1236 na 2676. Nie wiem, skąd oni tę rozdzielczość wzięli, no ale taka jest. To ona może wynikać też trochę właśnie z tej lornetki. Jakby tam dorzucić trochę pikseli, to by wyszło bardziej równo. Ale za to jest 120 Hz odświeżanie, także jest tak. Spoko. I to w sumie jest rzadkie u Huawei, bo próbuję sobie przypomnieć jakiś model Huawei z szybkim odświeżaniem z tych ostatnich. Wiesz co, było coś ostatnio, któraś nowa chyba miała podwyższone, nie wiem, czy nie Pro. Tak, ale 120 chyba nie mniej. Nie będę, nie chcę tutaj... Wydaje mi się też, że 90, ale też w tej chwili głowy nie dam. Właśnie, ale no w każdym razie jest to jeden z nielicznych telefonów nowej marki Honor i dawnej marki Honor Huawei, który ma szybkie odświeżanie. 8 giga RAM-u, nie zaszaleli. Z tyłu są trzy aparaty fotograficzne. Jeden, ten największy, ten, który wizualnie wygląda na największy, to jest 50 megapikseli i to jest prawdopodobnie matryca Samsunga. Mhm. Poza tym jest 8 szerokokątna i 2 biedniutka. W związku z tym, jeżeli chodzi o fotografię, to ten smartfon nie należy do jakiejś czołówki. Główny aparat robi robotę, a reszta to jest, wiesz, tak, na pokładkę po prostu. Dokładnie. Z przodu jest 16 megapikseli, ten aparat, którego Adam szukał, to jest 16. Tak, 16 i ten drugi czujnik jest, zdaje się, do rozpoznawania twarzy, bo... Tak. To jest chyba po prostu, nie? To jest ten fajny, to znaczy to jest jeden z tych smartfonów, gdzie, który powinien rozpoznawać twarz w ciemnościach, również który jest najdokładniejszy i najbezpieczniejszy, tak? Taki sam był w ostatniej serii Mate. W przypadku Huawei, w związku z tym oni jakby powtórzyli to rozwiązanie. Tutaj rozwiązanie oczywiście nie jest nowe, ale jest fajne dlatego, że w każdych warunkach oświetleniowych i dokładnie. Przede wszystkim jest. Dodajmy jeszcze, że z tyłu ta ramka aparatu jest pokaźna, bo w tej ramce dołożyli jeszcze diodkę LED i laserowy autofokus, które w zasadzie jakbyś popatrzył z daleka, to też mają udawać chyba jeszcze dodatkowe obiektywy, bo to tak... Zgrane jest jakby, no, symetria, żeby zachować to po prostu. Wiesz co, ja jestem w stanie się zgodzić z tobą, dlatego że na wszystkich filmach i na wszystkich zdjęciach ta czwarta dziurka jakby, bo tak, jest jedna duża, jeden duży aparat, poniżej dwa mniejsze aparaty wizualnie. I poniżej jeszcze poniżej są jeszcze dwie tej samej wielkości kółka są. Jeden to jest dioda LED, a drugie kółko, w którym są dwie dziurki z kolei, to jest właśnie ten dalmierz laserowy. Tak. Na wszystkich zdjęciach i na wszystkich filmach ten czwarty, to czwarte kółko, gdzie jest dalmierz, starają się go nie pokazywać, tak jakby rzeczywiście sugerowali czwarty aparat. No, specjaliści marketingowcy. No tak, no jejku, są firmy, co robią też, wiesz, jeden aparat, ale w oprawce takiej wydłużonej, żeby wydawało się, że jest podwójny. Co jeszcze fajnego ma, to ma głośniki stereo na jednej z infografii, tak, wynalazłem. Ma głośniki stereo i ma jeszcze IRDE, znaczy IRDE, no ma podczerwień, tak? Można sterować garażem, telewizorem i tak dalej, zestawem stereo. Bateria ma stosunkowo niewielką, bo 4000, tak, ale tak, za to z szybkimi ładowaniami. Mówię ładowaniami, bo przewodowo idzie 66 W, a bezprzewodowo 50, czyli bardzo konkretnie w zasadzie, tak, można powiedzieć, że prędkość bezprzewodowego ładowania dorównuje temu przewodowemu, no bo już różnica jest, owszem, ale no już taka coraz to mniejsza. Za chwilę się okaże, że będziemy tak samo szybko ładować indukcyjnie jak kabelki. Nie jestem ogromnym zwolennikiem ładowania bezprzewodowego w przypadku smartfonów. Ja ładuję bezprzewodowo zazwyczaj zegarek rzeczywiście i to najczęściej od smartfona, bo zapominam tej ładowarki. No to tak, no ja bezprzewodowej w związku, wiesz, z tym. Ja się tak przyzwyczaiłem, że w zasadzie odruchowo odkładam smartfony na tackę i koniec. No. Mam taki zegarek, który stosunkowo długo wytrzymuje bez ładowania, bo to dobrze ponad tydzień do 2 tygodni. W związku z tym zapominam najczęściej podładować, najczęściej mój smartfon ma to ładowanie zwrotne bezprzewodowe, w związku z tym wystarczy zegarek zdjąć,
położyć na smartfonie i on się tam ładuje. Natomiast kurczę, jakoś się nie mogę przekonać do bezprzewodowego ładowania smartfona, do posiadania tutaj przez cały czas ładowarki na biurku. Wiesz co, żeby może nie próbowałeś. Co? Nie, wiesz co, na tyle rzadko ładuję smartfony, które mam, że w zasadzie mogę je ładować bezprzewodowo i mogę sobie pozwolić na to, żeby je szybko załadować najszybszą ładowarką, jaką mam. Znaczy wiesz, ja zależnie od potrzeb, no staram się ten mój, powiedzmy, codzienny smartfon trzymać cały czas na podstawce, jak go nie używam i tyle. No nie zauważyłem, żeby się coś niepokojącego działo z baterią po roku. Wiesz co, ja pamiętam przez cały czas o tym, że baterie jednak mają żywotność liczoną cyklami ładowania. Czy pozostawianie go dłużej na ładowarce, czy pozostawianie go na ładowarce bezprzewodowej, bo to wygodne i leży obok, wydaje mi się niefajne. Nie wiem, na ile wydłużam w ten sposób żywotność baterii, natomiast zdaje mi się, że jednak wydłużam, bo gdyby tutaj leżała mi ładowarka na biurku, to pewnie smartfon by leżał cały czas, na wszelki wypadek. Zgodzę się z tobą, z tym, że wiesz, no ja wyszedłem z założenia, że tak, no po roku ja nie widzę, żeby ta bateria trzymała krócej niż wtedy, kiedy ten telefon był nowy, którego używam, a już w zasadzie będzie rok w lutym. Druga rzecz jest taka, że no ja prędzej chyba mi się ten telefon znudzi albo go potłukę, niż ta bateria się zużyje. Także ja bym nie przesadzał, bo wiesz, szybkie ładowanie też nie jest najzdrowsze dla baterii, powiadają, bo znowu chodzi o temperaturę, tak? Bateria nie znosi zbyt wysokich temperatur. Wiadomo, producenci przeciwdziałają, ale jednak no, prawda jest taka, że bateria ładowana szybko nagrzewa się bardziej, zresztą indukcyjnie też. Przedziwne jest to, bo u mnie się ciepło jakby nadmierne nie wytwarza w żadnym smartfonie ładowanym szybko. Nie mówię o nadmiernym, ale ja zauważyłem, wiesz, te ładowarki, już mówię o tych naprawdę fest takich, kurczę, koło 50 watów, to jednak ten telefon jest cieplejszy niż jak ładujesz go taką, powiedzmy, 15. No tak jest. Właśnie chyba tak, że to jest podobna temperatura ładowania, zarówno przewodu, jak i bezprzewodu. Na telefonie zauważyłem. Kurczę, kiedyś się chyba pokuszę, wiesz co, zmierzenie takim termometrem bezdotykowym, bo nawet go ostatnio wyciągnąłem, bo tutaj chodzą hipotezy, że pewne telefony się grzeją, a pewne nie, więc może się pokuszę kiedyś. No dobra, tak czy inaczej, niestety Honora nie ładujemy bezprzewodowo. Bezprzewodowo, nie, ma bezprzewodowe ładowanie, przepraszam. Ładujemy to szybko. Honorze nie mamy Google'a póki co. Głową przeszedłem po prostu do następnego smartfona i stąd powiedziałem, że Honora Honora ładujemy bezprzewodowo, natomiast kolejnego jakby atrakcyjnego smartfona, który się w tym tygodniu pojawił, chyba bezprzewodowo nie ładujemy, w każdym razie nie znalazłem takiej informacji. Tak, nie było o tym w danych, podali tylko, bo domyślam się, o którym mówisz, i on się ładuje z mocą 55 watów po kabelku. Tak, tak. A mówimy, słuchajcie, o Vivo w X60 Pro z plusem. Tak, nazwa, nie wiem, kto tą nazwę wymyślił, ale ostatnio nawet z synem dyskutowaliśmy na temat nazewnictwa smartfonów, że mamy bazowy, z jednej strony mamy Lite'a, z drugiej mamy Pro z plusem i jakby nie mogli, kurczę, nie wiem, nadawać kolejnych numerków albo cokolwiek, whatever, nazwy jakiejś, no nazwy jakiejś, która coś znaczy, no. Znaczy wiesz co, ja myślę, że to jest prosta kwestia patentów, znaczy nie tyle patentów zastrzeżonych nas, tak, czyli trademarków. Każdy się boi po prostu nazwać cokolwiek w sposób znaczący, bo być może ta nazwa jest chroniona. Tak, i tutaj musisz mieć osobne biuro prawne, które ci sprawdzi, czy te nazwy są chronione, czy nie, czy możesz użyć, czy nie. No dokładnie. Także były takie przypadki, czy tam z Mazdą, która się w krajach hiszpańskojęzycznych nie sprzedawała, bo nazywała się bardzo brzydko. Czy Mitsubishi też taki model miał, który tam znaczył pewną czynność seksualną, także no może tak, się obawiają. No, zresztą w Polsce model też mieliśmy taki, który po włosku nazywał się Odbyt, więc przed laty. Ja z kolei pamiętam, rzeczywiście w krajach hiszpańskojęzycznych jest taki film animowany w studiach Ghibli, który się nazywa Laputa, zamek w chmurach chyba. Laputa po hiszpańsku nie jest ładnym słowem, oznacza... No, prostytutkę, tylko bardziej wulgarnie. Starszy zawód świata, tak. No. W związku z tym film dla dzieci, znaczy dla dzieci, no animowany, no niby dla dzieci, nazywający się w ten sposób raczej by mógł nie przyjść. No słabo. Także z tymi nazwami to nie jest tak, ale
Fajny telefon o głupiej nazwie ma Snapdragona 888, czyli ten najmocniejszy w tej chwili procek, powiedzmy, jeżeli chodzi o Qualcomma przynajmniej. 8 lub 12 giga RAMu tego szybkiego DDR5. I znowu, tak jak podobnie jak Honor, 128 albo 256 giga, z tym, że tu wiemy, że to jest UFS 3.1 w Honorze. No nie podali, więc chyba, że znalazłeś, ale ja nie widziałem. Wiesz co, nie znalazłem. Jeszcze jest taka ciekawostka, którą wyczytałem tam w którymś materiale prasowym, że, bo w ogóle Vivo no, tradycyjnie nie pozwala nam tak po prostu zajrzeć na swoją chińską stronę, bo przecież byśmy zobaczyli, że Chińczycy mają lepsze smartfony niż my w Europie. Nie wiem, tego się może boją. W każdym razie jest takie rozwiązanie Memory Fusion. Ono pozwala, trochę tak komputerem mi zalatuje, bo pozwala użyć pamięć wewnętrzną, część pamięci wewnętrznej, dokładnie 3 giga, w roli RAMu, czyli jakby jest w pewnym momencie wersja, która ma, bo to tylko w tej mocniejszej jest, wersja, która ma 12 giga RAMu, może mieć 15 giga RAMu, tak nierówno dziwnie, ale no, czymś takim się pochwalili, diabli wiedzą, jak to działa. No i jak już powiedziałem o mocy ładowania, to jeszcze dodam, że bateria znowu nie za duża, bo 4200. Dziwne też, bo znaczy, działa mniej więcej pewnie tak jak w kompach, czyli tak jak pamięć wirtualna RAM, tak? Tak. Z tym, że tutaj prawdopodobnie no, będzie wolniejsza znacznie, także ona będzie używana w wyjątkowych okolicznościach prawdopodobnie. Tak. Jako, że smartfon no, będzie miał 8 albo 12. Także nie ma w momencie, kiedy... Słucham? Nie no, to mówię, że to jest UFS 3.1 ta wewnętrzna, także no, dramatu nie będzie jakiegoś strasznego. Nie, dramatu nie będzie, ale jednak nadal UFS 3.1 będzie wolniejsza niż dowolny RAM tak naprawdę. No, tak jak... W związku z tym... Oczywiście. W związku z tym... Tutaj no, ten dysk wirtualny nie zauważy się prawdopodobnie różnicy, ale nadal nie będzie używany dokładnie tak jak pamięć RAM, tylko prawdopodobnie dla jakichś rzeczy dodatkowych, które do RAMu powinno się wpakować, z których trzeba korzystać. Może podtrzymywanie aplikacji w tle, coś tego jest. No. Smartfon ma z tyłu cztery aparaty fotograficzne i to nie w kij dmuchał, to jest całkiem mocny zestaw. No. Główna matryca to jest matryca 50 megapikseli, to jest matryca Samsunga GN1, która oferuje do spółki z teleobiektywem powiększenie albo pięciokrotne bezstratne, albo 60-krotne cyfrowe oczywiście. Ten teleobiektyw z kolei, o którym mówiłem, to jest 8-megapikselowa jednostka OmniVision. Od obiektywik, tak jak się można spodziewać, z kiepskim światłem, bo to jest tele, także to jest normalne. Do tego dochodzi szerokokątna jednostka 48 megapikseli w Sony, to jest IMX598. I do tego dochodzi jeszcze 32 megapiksela aparatu portretowego i to jest aparat portretowy Samsunga GD1 i ta sama GD1 jest również z przodu, czyli również dodatkowe 32 megapiksele z przodu. Tak, no z tym, że one się chyba różnią ogniskową, bo ten portretowy to jest taka typowa 50 mm do portretów, czyli to jest tak circa about, można przyjąć dwukrotne przybliżenie w stosunku do tego podstawowego obiektywu i razy oko oczywiście mówię. No jeszcze warto dodać, że ten 48-megowy aparat szerokokątny ma to vivoskie zawieszenie gimbalowe, i też, kurczę, nie wiem na ile dobrze zrozumiałem chiński, ale zdaje się, że ma możliwość poruszania się wyłącznie też poziomo, czyli do robienia panoramy. Potrafi jechać za obiektem tak ładnie panoramując. Mówię, o ile zrozumiałem dobrze chiński, bo no tak jak powiedziałem, Vivo dosyć mocno utrudnia dostęp i ja tą stronę przeglądałem w taki sposób, że po prostu no, widziałem te porozrzucane znaczki, niekompletne obrazki i tak dalej, więc... No tak, a Chińczycy jeszcze do tego najczęściej ostatnio wrzucają tekst na obrazkach. Dokładnie, no. Nie można sobie tłumaczem pojechać, tylko trzeba kombinować. Ja jeszcze dorzucę do tych aparatów, że również mają laserowy autofokus, podobnie jak w przypadku Honora tutaj również jest. No i o najważniejszym zapomniałeś, mają znaczek Zeissa, co no jest tak. Mniej istotne niż to, że mają powłokę jakąś Zeissę, która tam poprawia przechodzenie światła przez obiektywy. No whatever, ale marketingowo fajnie to się klei. No i ceny, słuchajcie, są oczywiście dwie wersje, tak jak wspomnieliśmy, 8128, 12256, które kosztują po przeliczeniu
2890, 3465, czyli tam powiedzmy 2900, 3500 no, w zaokrągleniu. A no z ciekawostek ten telefon ma jeszcze NFC, bo to też w przypadku chińskich komórek nie jest takie. Tak, ten Honor poprzedni też ma NFC, tak, o dziwo. No właśnie. No i jeszcze co z takich ciekawostek można dodać, że jest wersja pomarańczowa z tyłem pokrytym ekoskórą, bo przecież nieprawdziwą, natomiast wersja ta powiedzmy główna, podstawowa jest ze szkła i to szkło ma nawet, bym zaryzykował twierdzenie, że kolor identyczny jak w tym modelu, który był jakiś czas temu zaprezentowany u nas, czyli WX51, taki szarawo, lekko wpadający w niebieski. Nie gadajmy, kurczę, faceci o kolorach, to słabo, ale no coś w tym rodzaju, w każdym razie taki matowy szkiełko, takie lekko jakby oszronione. No, fajnie wygląda, ale... Wyświetlacz to oczywiście AMOLED, tam 6,6 cala blisko, rozdzielczość Full HD z plusem, też odświeżanie 120 Hz i bateryjka 4200. Tak, tyle, tak. Chyba no jest zbiórka w ekranie a la Samsung, czyli na środku tak. I tyle. Jak już jesteśmy przy Vivo, to może powiedzmy, bo jeszcze są jakieś Vivo. Co prawda... Tak, co prawda, słuchajcie, jak już jesteście nami znudzeni, to możecie pójść, bo to tak naprawdę największe nowości tego tygodnia. Tak. W związku z tym, gdybyście zasypiali, nie przejmujcie się, można spać. No, teraz jedziemy na wycieczkę do Indii i tutaj w oparach kary mamy Vivo Y20G. Taki średniopułkowiec, który w zasadzie... Nie wiem, czy on się czymś wyróżnia, bo tak patrzę na tą specyfikę. Helio G80, bateria 5000 mAh. Nie można tych 5000 dać do flagowca. No nie. Albo do jakiejś lepszej półki. Nie, 5000 mAh to te, na tej... Tak, do średniaka, ale znowu dali ładowanie 18-watowe tylko za to. No, nie, no tak, no można się było spodziewać. Ale tak. Pamięci mu w sumie nie pożałowali, bo ma całkiem przyzwoite 6 giga i 128 giga na dane. Także nie jest najgorzej. Helio G80, wyświetlacz 6,5 cala, rozdzielczość HD z plusem tylko. Bateryjka, jako się rzekła, 5000 mAh z szybkim ładowaniem, tak jak Adaś powiedział, 18. Aparaty fotograficzne z tyłu 13 plus 2 plus 2, z przodu 8. Czyli powiedzmy, że ma 13 z tyłu i 8 z przodu. Trudno by było znaleźć bardziej generic smartfona. No ten Helio G80 nie wszędzie występuje rzeczywiście. Tak, no, dobra. Tak, i on kosztuje, słuchajcie, w przeliczeniu z rupii 770 zł i może nie zanudzajmy ludzi indyjskimi telefonami, bo tylko mówimy o to, żeby... Tak, tym bardziej, że w tej chwili przejdziemy do kolejnego egzotyka, Vivo Y31. Wiecie, Vivo jak przestało pokazywać swoje strony zagraniczne, to zaczęło nagle wyrzucać po prostu hurtowo smartfony na rynek. Tak. Jest to coś zupełnie niesamowitego. Inna sprawa, że większość tych smartfonów to są klony konstrukcyjne. No, tak, albo zmieniam jedną, dwie rzeczy i już jest nowy model. Tak, to tak. To jest niesamowite. Chciało nowej wymyśleć, bo był już Vivo 31 przed paru... kiedy. No tak, dlatego musiałem ten rok dodać, tak? Tak. Dlatego w katalogu znajdziecie Vivo Y31 z 2016 roku i on jest bez rocznika, a ten, o którym teraz mówimy, się nazywa Y31-2021, co by ich nie pomylić, tak? Chociaż w zasadzie, co was, ten telefon, jak on jest na razie też tylko w Indiach i chyba tam, że zostanie. I znów mamy do czynienia, tak jak Jacek to fajnie nazwał, z generycznym średniakiem. Z tym, tak, ale jest trochę lepszy od tego poprzedniego. Choćby to, że ma ekran Full HD, a nie HD. Ma Snapdragona, co prawda 662, ale jednak Snapdragona. Ale nadal. Znowu 6 giga RAM. I znowu 128 giga pamięci. I znowu bateria 5000 z 18-watowym ładowaniem. Aparaty trochę lepsze. Tak. Bo tam jest 48, dwie dwójki, z przodu 16. Tak jest, dokładnie. No i cena też lepsza, bo 843 zł. Jakbym był Hindusem i tak, no już patrząc na ceny w rupiach, to ja bym się nie zastanawiał, tylko brał tego Y31, bo jest w sumie tam nawet nie 100 różnicy na nasze, a specyfikacja dużo, dużo lepsza. Jest jednak lepsza. Jest jednak lepsza. Choćby jeżeli chodzi o wyświetlacz, choćby jeżeli chodzi o aparaty. Dobra, ma jeden aparat mniej przecież, nie? Tak, dobrze mówię? Bo tamten miał... Nie, no też, dwie dwójki. Nie, chyba tyle samo. No aparaty ma lepsze w takim razie, tak. Aparaty, nie, właśnie o tym mówię, że aparaty ma lepsze, znaczy główny aparat ma lepszy, tak. Tak, bo tu jest właśnie ten typowy układ Vivo z jednym wielkim obiektywem i mniejszymi pod spodem i to mnie zmieniło, bo tamten ma trochę taki niewiwowaty układ aparatów.
Ale jakie to ma znaczenie? Ten wygląda bardziej nowocześnie w każdym razie. Tak, i wygląda od razu, wiadomo, że to Vivo po tym aparacie. No chyba, że go ktoś z nowym Honorem pomylił. Wyskoczył, najzabawniejsze jest to, że ja w tygodniu go znalazłem, a dzisiaj to największe serwisy zagraniczne, co to nasze branżowe podały, że Realme C20 właśnie. Debiutował oficjalnie. Nie, nieprawda. Debiutował ze 2 dni temu co najmniej. Nie pamiętam. Znaczy się, ja o nim pisałem w środę z rana, czyli mógł debiutować we wtorek wieczorem. Także, no ale cóż. To też jest, jest to na razie egzotyczny debiut, dlatego że też Daleki Wschód. Ja brałem dane chyba z wietnamskiej strony, tak, bodajże, ale on się już pojawił w tej chwili. Bo on był w wietnamskim sklepie, dlatego żeśmy o nim pisali po prostu, ale już był normalnie do kupienia, także można było powiedzieć, że to jest oficjalna. W tej chwili jest więcej rynków, na których już się pojawia, natomiast też nie jest to coś, czego warto by było strasznie żałować, że nie pojawiło się u nas do tej pory, czy miałoby się nie pojawić. Chociaż akurat oznaczenie sugeruje, że mogłoby się u nas pojawić, ale... Mediatek Helio G35 tutaj, także to go już sytuuje wiadomo na jakiej półce, IPS 6,5 cala, rozdzielczość HD z plusem, tylko spory notch całkiem w górze. Smartfon nadal wygląda kurczę ładnie, no to nie jest jakieś... Bateria też fajna, 5000, tylko że z 5-watowym ładowaniem, ale jest coś, co ten telefon, tak jak powiedziałeś, nawet ja bym powiedział, że nie sytuuje go na niskiej półce, w śmietniku go sytuuje, bo ma 2 giga RAM. Tak, także nie ma co płakać, że on na rynku wietnamskim albo jakimś innym różnym wschodzącym, dlatego że nawet Wietnamczycy będą go używali jako zwykły telefon, bo inaczej się nie da. No nie da się chyba 2G i 3G. Tyle. 5 mega z przodu, tylny aparat 8 i słuchajcie, cena w Wietnamie to 440 zł, więc jakbyśmy doliczyli nasze podatki do tej ceny, to on się robi kompletnie nieatrakcyjny. I ja jeszcze tylko chciałbym wrócić właśnie do aparatu, to co Jacek w przypadku Honora mówił, że tam tak udają, że jest jedno oczko więcej, to tutaj udają, że w ogóle jest poczwórny aparat. Bo oprawka jest kwadratowa, taka typowa kuchenka i jest tam coś, co jakby wygląda jak obiektyw, a tak naprawdę aparat z tyłu jest jeden. A to jest tylko znaczek AI w kółku. Tak, jest AI, ale nad tym znaczkiem też jeszcze coś jest. Ja nawet sobie próbuję powiększyć. Nie znam, jakieś coś. No w każdym razie zobaczcie sobie zdjęcia, macie podlinkowane, wygląda to dosyć zabawnie. No i typowa stylowa Realme, taki pasek pionowy z logotypem biegnący poniżej aparatu fotograficznego na pleckach. A plecki pewnie spożywam przy tej cenie. Choćby wam go ktoś za darmo dawał, to naprawdę nie bierzcie, nawet go kijem nie szturchnijcie, chyba że chcecie go używać właśnie jako zwykłego telefonu. Tak, no jest nadzieja, ze względu na ten RAM, no. No nie, no ale no mówię, nadzieja jest matką głupich, ale wydaje mi się, że nawet gdyby on do nas doszedł, to no ile mu dadzą? No to mu dadzą może 3 giga RAM-u i to nadal będzie średnio używalne urządzenie. Znowu mnie kusi, żeby powtórzyć to, ale powtórzę na wszelki wypadek, bo kiedyś nas obsztorcowaliście, że my nie lubimy słabych smartfonów. To nie o to chodzi. My nie lubimy smartfonów, które są... Nie chodzi nam o słabe specyfikacje, bo jak wielokrotnie powtarzałem, nie ma słabych specyfikacji, to też nie jest słaba specyfikacja. Oprogramowanie jest po prostu dzisiaj takie, że przy tej specyfikacji smartfon jest kompletnie nieużyteczny. Nawet te lightowe aplikacje, no 2 giga RAM zabiją. 3 to jest takie, no jeżeli koniecznie naprawdę już nie macie hajsu i kupujecie naprawdę tani telefon, to niech on chociaż te 3 giga ma, bo po prostu, ale to nawet, kurczę, mając ograniczone środki, to bym szukał jakiegoś mocniejszego telefonu, na przykład sprzed roku, na jakieś wyprzy, czy może nawet używki, ale w miarę mocniejszym, żeby to jakoś w miarę ciągnęło te apki, bo kurczę, no wiecie, ostatnio no, nawet testowałem telefon, który miał 4 giga i no też się, kurczę, już ciął na niektórych aplikacjach, jak mu w depresji. No. Przy czym więc... nadal no, są użytkownicy, którzy nie nadużywają, znaczy nie używają smartfonów tak jak wszyscy inni, tak? Dobra, no. Ci, którzy włączają jedną aplikację, ci, którzy mają wyłączone dane, ci, którym się coś w tle nie robi, 1500 rzeczy, które tam działają, które nagle potrzebują się update'ować, komunikować z własnymi serwerami i tak dalej. I dla tych
to ewentualnie może być telefon. Natomiast dla całej reszty, która nie dba o to, jak używa smartfona, tylko ten smartfon ma działać, choćby oni tam chcieli w kosmos na nim polecieć, to naprawdę nie jest. Tylko właśnie, Jacku, najczęściej właśnie takie tanie telefony kupują osoby, które kompletnie nie mają doświadczenia i na przykład nie mają nawyku ubijania aplikacji w tle. Bo często znajomi mnie zahaczają, dalsi sąsiedzi i tak dalej. Przychodzi do mnie starszy pan z telefonem, który ma właśnie 3 giga RAM-u i telefon mu nie działa. Po czym ja kurczę sobie tapam menu ostatnich aplikacji, a tam panie, coś co on używał 1,5 roku temu jeszcze jest otwarte bez mała. Więc właśnie dla tych mniej wymagających i często mniej doświadczonych użytkowników, tym bardziej te telefony powinny być takie odporne na takie niedbałe traktowanie, moim zdaniem. Bo jak ja sobie flagowca traktuję źle, pod względem, że tak powiem, higieny oprogramowania, no to luz jakoś on tam ciągnie. Ale taki telefon właśnie, no mówię, na własne oczy widziałem, gdzie kilka sekund się czekało na załadowanie dialera po tapnięciu ikonki telefonu, więc dlatego potrafi chodzić naprawdę źle i nawet jeżeli, tak jak Jacek powiedział, będziecie używać go do dzwonienia jednej, dwóch, trzech aplikacji, to to nadal będzie działać źle. No nie oszukujmy się, no tak, uczy, że ty coś wrzeszczy po prostu, ale w tej chwili te aplikacje takie są, no, tak jak to jest problem. Przy takim używaniu, jak Adam tutaj podał przykład, tak naprawdę można zamordować każdego smartfona. Ale są rozwiązania software'owe, są marki, które produkują telefony, które po prostu których oprogramowanie samodzielnie zabija chodzące procesy w tle. Nawet za bardzo, nie, bo to też mieliśmy. No niektórzy z kolei narzekają, że tak, że im zabija na przykład nawigację działającą. Ale to jest właśnie zrobione pod człowieka, który nie wie o tym, że tą aplikację ma w ogóle wyłączyć i że ona gdzieś tam wisi i coś tam mu zabiera, nie? Także. Tak. No, też w każdym razie, raz, że nie macie zbyt dużo kasy, kupujecie jednak smartfony budżetowe, to spróbujcie zadbać, a jeszcze nie dbacie o to, jakich używacie, to żeby one wam w miarę płynnie działały, postarajcie się szukać takich marek, które oferują oprogramowanie, które po prostu ubija procesy w tle. Bo dzięki temu będziecie mogli normalnie używać smartfonów. Czy nawet są takie apki specjalne do konserwacji, możecie sobie wyrzucić widżet. Ja pierwsze co robię, to wywalam sobie taki widżet do oczyszczania na ten i co jakiś czas, nawet jak nic nie robię, to go odruchowo sobie ciapnę, żeby gdyby się okazało, że oczywiście, bo wiadomo, czasem ferworze roboty, walki i tak dalej się zapomni. To raz tam powiedzmy na 2-3 dni sobie go ciapnę, żeby mi zrobił porządek w tym bajzu, który zrobiłem w telefonie przez ostatni czas. Jeszcze chyba chciałeś powiedzieć o jakimś telefonie, nie? Jeszcze jest jeden Realme troszeczkę mocniejszy, to jest V15, z tym, że to jest V15 z dodatkowym oznaczeniem, bo to też nie jest jedyny telefon o tej nazwie. To jest taki telefonik, który też właściwie wyszedł egzotycznie na razie w Chinach i diabli wiedzą, czy on będzie gdziekolwiek poza Chinami. Na razie jest chiński, będzie i na wolnym rynku, i na rynku operatorskim. I to jest taki smartfonik, który działa pod kontrolą Mediateka Dimensity 720, czyli wiadomo już, że obsługuje sieci 5G. Przy okazji, skoro tam siedzi Dimensity i ma wyświetlaczyk AMOLED 6,4 cala z dziurką w rogu, całkiem fajnie wygląda. Full HD z plusem rozdzielczość, 128 flesza, 6 albo 8 giga pamięci RAM, aparaty fotograficzne 64 plus 8 plus 2 z tyłu i 16 z przodu. Smartfonik jest niebrzydki, tutaj nikt nie oszukuje, na aparatach wygląda, że powinny być 3 z tyłu i są 3 z tyłu. Jest estetycznie całkiem zrobiony i diabli wiedzą, czy kiedykolwiek u nas się pojawi. Ma natomiast ten charakterystyczny kolor tego karpika, co to ostatnio mówiliśmy o nim z Adamem, nie wiem, czy pamiętacie. Takiego ładnego żółto różowego, tylko też z ogromnym napisem Der Tulip niestety z tyłu. Także też nie jest świetna. Poza tym w jasno-szarym i w błękitnym kolorze jeszcze występuje. No i tak to wygląda. Dobra, to ja jeszcze... Baterijka, o bateryjce nie powiedziałem, że 4-3. Chyba tyle. Tak. Jeszcze całkiem tak... fajny smartfon, tylko diabli wiedzą, jaka cena będzie. No właśnie, no to nie wiadomo, jaka nazwa. I taka szybka, dosłownie bardzo szybka kronika towarzyska, przepraszam, wygląda na to, że Oppo Reno 5 Pro 5G wchodzi do sprzedaży globalnej, bo pojawił się w Indiach, gdzie kosztuje, przeliczając,
i odrobinę urealniając, czyli tam dorzucając VAT i jakąś tam niedużą marżę, 2500 na nasze, czyli jest szansa, że poniżej 3 będzie u nas kosztował, jak się u nas pojawi, a kiedy się pojawi, oczywiście nie wiemy. I jeszcze chciałem wspomnieć, nie wiem, czy widziałeś rewelację na temat LG. Widziałem. No ale wiesz co, czekaj, bo ja mam jeszcze jednego smartfona, zanim przejdziemy do ciekawostek. Domu. Jest jeszcze, co prawda, na razie też nie u nas, raczej się u nas nie pojawi nowa 7 SE Vitality Edition albo Huliban, bo ją zwą i tak. Obie wersje wrzuciłem do serwisu w zależności od tego, kto jak będzie szukał, to i tak znajdzie. To nie jest jakiś genialny smartfon, natomiast no, odgrzana jakby poprzednia seria, bo w tej chwili już mamy nową 8. Wyrzucili na rynek z Dimensity 800U, czyli jakby też z 5G. Tutaj jest LTPS-owy wyświetlacz 6,5 cala z Full HD+. Pamięci 128 plus 8 RAM-u, 64,8 plus 2 plus 2 z tyłu, 16 z przodu, czyli też średni budżet, no już nie budżetowy, średnia w zasadzie półka z ładowaniem 40-watowym, zwrotnym 5-watowym również, także można podładować sobie coś ewentualnie od tego. Od ciekawostka z Chin też, bo u nas też raczej się może nie pojawić. A teraz wróćmy do tego LG, co to miało go nie być. Są jaja jak berety. No są. Bo już, żebym was nie skłamał, albo pod koniec ubiegłego, albo na początku tego tygodnia pojawiły się ploty z Korei, że LG chce zrezygnować z produkcji smartfonów. Dosyć szybko zostały zdementowane, więc w ogóle olałem, bo stwierdziłem, a pewnie ktoś puścił kwasa, LG zdementowało, więc luzik. Ale w tym momencie, dobra, chronologii się trzymajmy. Później, chyba wczoraj albo przedwczoraj wyskoczyła wiadomość, że jednak coś jest na rzeczy, bo szefostwo LG do pracowników w Korei wydało taki okólnik, w którym tam pisze, że rozważane są różne scenariusze, że oczywiście tutaj prezesostwo kombinuje, co zrobić z dziełem mobilnym i prawda, nie ma żadnych decyzji, co w świetle tych wcześniejszych plotek tak nie ma żadnych decyzji, czyli coś jednak było na rzeczy, może faktycznie jeszcze nie zdecydowali, że ten dział mobilny zamkną, ale może biorą to pod uwagę, szczególnie, że w tym komunikacie z Korei, o którym wspominam, było też takie zaznaczenie, żeby pracownicy się nie obawiali, że nie będą zwolnieni, tylko po prostu najwyżej dostaną inne zadania. No i polski oddział tego samego dnia jeszcze zwołał pospiesznie jakiś taki briefing. Niestety informacje o nim do mnie nie dotarły. Nie wiem czemu, ale trudno. W każdym razie dotarły niestety tego samego dnia i ja za późno zajrzałem do maila niestety. No widzisz, no, bo jakby nie było telefonów. No ale dobra, zostawmy to. W każdym razie polski oddział to zdementował. Po czym dzisiaj otwieram... A, no i wróćmy. Polski oddział zdementował, nic takiego nie ma w ogóle miejsca i w ogóle to jest szkodliwe dla firmy. No jest szkodliwe, spoko. Przy czym podobnego komunikatu w żadnym z zachodnich serwisów, które o tym piszą, nie zauważyłem. W koreańskich serwisach poszedłem na te strony, które wcześniej pisały o tych plotkach, ani mrumru, że LG cokolwiek dementuje kolejny raz. Po czym dzisiaj czytamy, że zdają się potwierdzać plotki o tym, że zakupem dzieła mobilnego LG jest zainteresowana taka wietnamska firma, która, zaraz podejrzę nazwę, bo... Możesz nie podglądać, V-Smart. V-Smarta w katalogu z ich telefonami, w związku z tym... Produkują telefony i są zainteresowani przejęciem. No i znowu, na razie dementi ze strony LG nie widać, czyli ta plotka jakby wraca po raz trzeci już. No, coś musi być na rzeczy. Może, kurczę, to nie jest tak, że smartfony LG znikną z rynku, tylko znowu potwierdzi się plotka tam sprzed kilku tygodni, bo już była taka informacja, że LG zamierza outsourcować produkcję tych średniopółkowych, tych tańszych telefonów, a sobie zostawić te takie wynalazki w rodzaju Minga czy Zwijaka, ewentualnie flagową jakąś serię, a resztę będzie projektować i produkować jakaś zewnętrzna firma, która tylko będzie przyklejać logo LG, oczywiście przy aprobacie koreańskiego koncernu, czyli te telefony jakby LG będzie sprawować pieczę taką ogólną nad produkcją, natomiast już się nie będzie tym zajmować. Wszystko razem zaczyna się układać w taki scenariusz, że LG prawdopodobnie
faktycznie może sobie zostawi tylko te wynalazki i będzie jakby takim innowatorem rynku i będzie robiło smartfony trochę tak, jak Jacek często wspomina, Sony, bo wypada je robić, a generalnie smartfonami LG zajmie się właśnie ta firma od Wismar. Znaczy, bo wypada tak, ale głównie po to, żeby pozostać na rynku i po to, żeby pozostawić sobie jakby linie produkcyjne, żeby nagle się nie obudzić z ręką w nocniku w momencie, kiedy będziemy chcieli znowu zacząć, tak? Kiedy ten rynek znowu stanie się dla nas atrakcyjny, żebyśmy mogli na niego wrócić po prostu. No tak, no dokładnie. Dokładnie to jest pewnie też taka strategia na przeczekanie, no bo smartfony LG, no sami wiecie, jak się sprzedają. Jakiegoś specjalnego przeboju już od dłuższego czasu nie mieli. Nawet jak mieli bardzo fajny telefon, to dawali taką cenę, że on i tak się nie sprzedawał. Zresztą nawet no, taki żart posiedzi, niestety, spada szybko jak ceny smartfonów LG. No cóż, no trudno, no. Prawdę mówiąc, jakoś tam specjalnie tęsknił nie będę, ale zawsze szkoda, jak jakiś producent z czegoś rezygnuje, znika i tak dalej, bo jeszcze jeden zniknął w tym ostatnim tygodniu. Pewnie nazwa wielu z Was nic nie powie, nazywa się Smartiza. No, oni produkowali takie serie smartfonów, między innymi o nazwie NAT, Orzeszek, stąd może kojarzycie. No to już nie będę produkować. Ja wrócę do tego LG. LG prawdopodobnie rzutem na taśmę tego Winga wypuściło głównie po to, żeby jakby licząc na to, że może zażre, że może to się stanie przebojem. Przebojem Wing, ja Wam przypomnę tylko, że Wing to jest ten obracany taki z dwoma wyświetlaczami w zasadzie. Modlitewny, jak obrócicie, dostajecie przecież. Nie bardzo niestety zażarł, w każdym razie nie stał się aż na tyle dużym przebojem, żeby firmę jakby pociągnąć z problemów i pociągnąć dalej, tak, żeby oni zobaczyli, że jest sens rzeczywiście w to iść dalej. W związku z tym ja jakby bardzo bym chciał, żeby to był taki scenariusz, o którym Adam mówił, czyli żeby LG sobie zostawiło przynajmniej te smartfony innowacyjne, te takie fajne, które coś nowego wnoszą na rynek. A outsourcing, czyli wypuszczenie produkcji innej firmie, uważam również za niezły pomysł, jeżeli się samodzielnie takiej produkcji nie opłaca utrzymywać. Tak, no pod warunkiem, że te outsourcowane telefony jednak coś sobą będą reprezentować, bo wiesz, w tym momencie Adaś, ja trochę nie... Powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o tą niską, średnią i najtańszą półkę LG, to w tej chwili tak naprawdę większość Chińczyków, tych, którzy są na rynku i sprzedają, to są w stanie osiągnąć ten poziom, naprawdę. Tak, to zjadają w przedbiegach, no nawet bym tak powiedział. Że to jest... Znaczy chodzi mi o tych tańszych Chińczyków, mniej znanych, ale jednak sprzedających. Nie, no to tak, no to spokojnie. Choćby właśnie o firmy indyjskie, czy choćby o firmy wietnamskie. Tak, tu masz. Oni już potrafią robić takie smartfony, kurczę. Gorzej nie będzie, może tak, o. No właśnie. Gorzej nie będzie, a nóż będzie lepiej. Znaczy wiesz, ja jestem pesymistą, zawsze może być gorzej, ale mamy nadzieję, że nie będzie gorzej w każdym razie. Nie, wiesz, ja bym nawet życzył LG, żeby pozostało takim... nie producentem smartfonów, tylko pokazywaczem smartfonów. Patrzcie, co można zrobić. Ten zwijany przed laty. Ja do tej pory pamiętam, jak na którymś pokazie LG ugniataliśmy sobie akumulator w rękach, jak plastelinę, a zwijaliśmy w rolkę na palcu. No takie było fajne. Albo te obudowy, które się miały same leczyć i się nie leczyły. Ja giąłem, słuchajcie, tę baterię, do momentu, kiedy przestraszony menadżer wtedy Jarek nie dopadł mnie i nie zobaczył, co ja robię. Się okazało, że nie, tej baterii tak wyginać nie można raczej. Tak, ale strzeliła także. No nie strzeliła, na szczęście. Niemniej rzeczywiście to była bateria litowo-jonowa, ona była lekko elastyczna, ja ją wyginałem we wszystkie strony, powiem szczerze, żeby sprawdzić. Strasznie lubiłem ten smartfon, LG Flex się nazywał. Flex. A czy ty wiesz, jaki jest teraz największy przebój, którym LG się chwali w Korei? Jako ciekawostka, słuchajcie. No nie wiem. Mają w tej chwili taki kask przypominający kask rowerowy, który od środka ma lampy specjalne, które wpływają bardzo pozytywnie na porost włosów i ukrwienie skóry czaszki. Zakłada się taki kask, on ma takie czerwone światełka w środku i to tam różne rzeczy robi magicznie. Nie przysłali do przetestowania. Myślę, że nie sądzę, bo to poza rynkami daleko wschodnimi raczej by się mogło przyjąć. Na razie Wilson przysyła maszynki do golenia.
Że testowania, które nawiasem mówiąc polecam do golenia czaszki, są genialne. Takie, które się wyginają. Kto ci przysyła? Wilkinson. Takie jednorazóweczki. Ja sobie zawsze mówię, że kiedyś będę tak bogaty, że będę się golił jednorazową maszynką tylko raz. Raz. W każdym razie wystarczy na naprawdę długo i się bardzo fajnie golą. No, także do golenia czaszki polecam. Adaś wspomniał o jeszcze jednej firmie egzotycznej dla was, która produkowała orzeszki, rzeczywiście smartfony, które się nazywały NAT i przestała produkować nagle. A ja jeszcze może wspomnę o tym, że wypłynęły nam rendery nowego smartfona Sony, co jest niecodzienne. Niecodzienne, dlatego o tym wspominam. Kurde, poczekaj, co w nim jest? Seria 10.3 jest na renderach, słucham? Ale co w nim jest niecodziennego, bo... Niecodzienne jest to, że wypłynęły jakieś rendery Sony smartfona. To jest niecodzienne najbardziej. Ja myślałem, że mówisz o wyglądzie tego smartfonu. Nie, konstrukcja jest klasyczna do bólu po prostu. No. Znaczy się, jak widzieliście Xperia 10.2, to widzieliście Xperia 10.3, no i tyle. W zasadzie ja tu nie widzę wielkich różnic. I jeszcze jedna ciekawostka blisko końca, jeżeli chodzi o rynek smartfonów, mianowicie smartfony z serii Galaxy S20 zostały wycofane ze sprzedaży z oficjalnego sklepu Samsunga. Prawdopodobnie ze względu na to, że się pojawiło S21. Normalnie. Nie bardzo jest interes sprzedawać S20, a poza tym po co mają ludzie zobaczyć, że jakieś specyfikacje gdzieś, szczególnie tych niższych modeli, są do siebie tak bardzo podobne, że w zasadzie można by było kupić zeszłą serię. Ale w sklepach jest normalnie nadal inny. No, no bo muszą wyprzedać stoki, ale dla mnie jest to logiczne. No, przestawiamy wajchę, przestawiamy linię produkcyjną. Pogrzeba tu stary model. To nie jest, wiesz... Ale to nie chodzi o tłuczenie, tylko o sprzedaż. O sprzedaż. Zapasów rynkowych. No, ale powiedzmy tak, nowe modele nie są jakoś dramatycznie droższe od starych. W niektórych przypadkach, no, pod pewnymi względami są lepsze. Na 100% są ładniejsze, bo to chyba się wszyscy ze mną zgodzą. To pogrzeba trzymać tamte, skoro można sprzedawać już nowe. Dla mnie logiczne, a tak jak powiedziałem i wcale się z tym nie kryję, zakochałem się w wyglądzie galaksiaka, tego fioletowego. No, dawno nie widziałem. Jak się dostaje najładniejszego, najładniejszym designie z całej gamy kolorystycznej, to trudno, wiesz. Ale widziałeś czerwonego, jest limitowana edycja czerwona, jeszcze lepsza. I też bym, kurczę, no to po co trzymać, no widziałeś poprzedniego, weź sobie postaw tego, obok Galaxy S20 z roku ubiegłego. No to przecież Galaxy S20 przy tym to wygląda jak... Adam. Gdyby ludzie wybierali smartfony na takiej zasadzie, to kupowaliby wyłącznie flagowce najładniejsze, najśliczniejsze na świecie. Dobra, nie, to ale... Wiesz, że przecież ludzie nie wybierają tylko po wyglądzie, tylko kierują się, nie wiem, ceną, specyfikacją, głównie ceną tym, na co ich stać. I nadal. Cena jest prawie... No nie, tam nie będę się spierał, no ale jest na poziomie zeszłorocznym. Jest lepszy design, specyfikacja, no w jednym względzie tam jest gorzej, w jednym jest lepiej. No chyba, że koniecznie chcieliście kupić telefon z ładowarką, no to wtedy smuteczek. No jak nie macie ładowarki, to macie problem. Ale o tym to ja wam opowiem w recenzji tego telefonu, bo tak to... Oj, bez komentarzy. No i dobrze, i to słuchaj, w zasadzie chyba z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o nowości. Bo tak jeszcze, wiesz co, przelecę listę, no jest kupa jeszcze takich pierdółek, nie, chociażby no to, że Asus ROG Phone, następny gamingowy Asus, ma mieć jakiś wyświetlaczek pomocniczy na pleckach, co uważam dużo bardziej sensownym rozwiązaniem od kolorowego podświetlenia, bo to przynajmniej może pokazać powiadomienie, zegar, whatever, czy to, że ktoś dzwoni, może na przykład sobie ruchem palca po pleckach odbierzemy telefon, a jak będziemy chcieli mieć świecidełko, no to dodatkowy ekranik rolę świecidełka również może pełnić. No ale o Asusie to pogadam, jak go zaprezentują. W każdym razie podoba mi się to. No widzę, że właśnie tutaj newsa stworzyłeś o dwustronnym aparacie Xiaomi, który ma być no schowany z przodu i z tyłu, żeby był... Z lusterkami, po prostu w zasadzie wyjedzie jeden aparat, a mechanizm jakiś czy z pryzmatem, czy z lustrem będzie sprawiał, że on będzie patrzył w przód telefonu albo w tył, co jest kolejnym pomysłem na to, żeby aparat, ten sam aparat był z przodu i z tyłu, to co mieliśmy chyba jako pierwsze w Zenfonku i w drugim modelu w Galaxy S80 i jeszcze właśnie wrócimy do plotki. Galaxy S80, czyli Samsung, którym aparat wyjeżdżał, jeszcze dodatkowo się mógł obracać, ma mieć następcę.
tylko ja nie podejrzewam, żeby znowu zastosowali ten mechanizm. To było raci senevrati, a teraz może zrobią aparat pod ekranem, bo zastrzegli nazwę dla tego rozwiązania. Dla aparatu pod ekranem on się będzie nazywał UPC, jak jedna z firm polskich. To UPC, próbuję sobie przypomnieć, co ten skrót oznacza, bo oczywiście wiadomo, taka dość ma sklerkę. Under panel camera po prostu, czyli podpanelowa kamera. No i tyle, sobie zastrzegli taką nazwę, czyli skoro nazwę zastrzegli, to pewnie prędzej czy później coś takiego pokażą, ale to mówiliśmy tydzień temu, że pokazali na razie, że to będzie w laptopach. Teraz ostatnio się okazało, że jeszcze ten patent związany z tą nazwą odnosi się również do telewizorów. Więc jeszcze będziesz miał telewizor z kamerką pod ekranem. Nie, dziękuję. No też nie, wiesz co, ja mam taki z wyjeżdżaną kamerką i użyłem tego chyba ze 3 razy. Przy czym to było, jak ten telewizor był nowy i się strasznie jarałem tym, że on jest smart, ma kamerkę. A teraz to mam to głęboko, bo zamiast machać gestami przed telewizorem, to ja wolę albo powiedzieć do pilota, albo po prostu pilotem przyciszyć i koniec, a nie machać. Tego Skype'a nie używam jakoś, bo nie wiem, ktoś w ogóle jeszcze Skype'a używa na przykład, bo tam już innych komunikatorów głosowych w tym telewizorze zdaje się nie da się zainstalować, więc chustka markowa w tym w telewizorze. Marny tydzień był w każdym razie. Co prawda dwie duże premiery, ale nie u nas, nie w Europie. Niszciutkie i niszciutkie. Dobra, także polecimy. Będzie lepiej. Lecimy, bo widzowie już śpią. Pozdrawiamy widzów śpiących. Wstawajcie, koniec. Śpiących nawet bardziej. Tak. Śpiących nawet bardziej pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, miłego tygodnia. Słuchajcie, miłego weekendu. Tego zbliżającego się. Wszystkiego dobrego. Słoneczka. U mnie jest słońce i przepiękna pogoda w tej chwili. Nie wiem, jak u was. No, nie też. Natomiast mam nadzieję, że będzie ładnie, że będziecie mogli w weekend albo w okolicy weekendu wypocząć na tyle, żeby z nowymi siłami ruszyć w przyszły tydzień. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.